Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy widzieliście, że hobgobliny są często przywódcami innych plemion, znaczy na przykład goblinów czy orków, ale również często są zwykłymi najemnikami na służbie ludzi czy innych złych osób. No cóż, teraz już wiecie. Pierwsze jeszcze, tutaj jest coś takiego. I zebraliśmy konopna lina z tego mostu. Ponieważ da się ją wziąć, więc ją weźmiemy. To jest bardzo prosta logika i no cóż. Tutaj oczywiście jest pułapka. Ale nie ma żadnego sposobu, jakby ją rozbroić. Więc... Leroy Jenkins! Co my tu mamy? Co trzeba zrobić? Szaman. Nie dziwię się, że wybierasz właśnie. Ciekawe, jak ten szaman będzie rzucał zaklęcia z nożem w pleca. Zaraz się przekonamy. O tak. Tak myślałem. Niezbyt dobrze. A, to był jakiś kiepski szaman. Jakiś trucizna, błogosławieństwo, ale się nie mylę, to są czary pierwszo- i dwupoziomowe. Dobra. Ta wygląda na... największą bitkę. Zaraz tam wrócimy. Serio, tylko się z tymi panami rozprawimy. No, dobrze. Trzymaj się cieni, przyjacielu, a zwycięstwo w bitwie zapewnione. Aha. Pięknie po prostu idzie. A, więcej was. No to chodźcie tutaj. Pamiętajcie, zawsze będziecie walczyć na moich warunkach. Nie jakichś swoich czy coś. No. Po prostu ja mówię i tak jest. Łupi! Co mam zrobić? Sobie rzuć weź może lodowe ostrze. Jeżeli masz. Nie widzę nigdzie lodowego ostrza. No cóż, trudno. Najwidoczniej uznałem w pewnym momencie, że są bardziej przydatne czary. Jakiś główny dowódca. Witaj, niewielu dotarło tak daleko, tak szybko. Spodziewałem się, że nasza walka będzie godna zapamiętania. Czym ty jesteś? Mam pozycję Yuan Ti czystej krwi i jestem z tego dumny. W przeciwieństwie do naszych przodków przekonanych przez... tak... do opierania się na przebiegłości w dążeniu do celu, my witamy bunt z bronią w ręku. Yixa Vamolei... Zunomolej, jakoś tak on toczy, to nie wiem. Jej słodkie imię jest jak jedwab obwijający mój rozwidlony język. To zamordowana królowa moich przodków. Teraz jednak jest błyskiem w naszym oku, gdy topimy naszych wrogów w jej jadzie. Zakończmy to. Dobra. Ci panowie mają sporo kurz i innych brzydkich rzeczy. Czas chyba wypróbować mój nowy czar, nawałnicę kwasu. Wow, zapamiętam, masz dwie nawałnice kwasu. Aż tyle nawałnic kwasu mi już nie jest potrzebne. Cóż, dobra nawałnica kwasu nie jest zła. No zaraz się o tym przekonamy. Zrobię to. Łupi! Kwas wszędzie. Oni... cóż... dosyć nie się od tego wybronili jakoś. Chyba jednak wolę standardową kulę ognia. O, mają szamanów. Bij go, gdzie ty łazisz? Skontrujemy jego psalm, naszym psalmem. Dobra, jeszcze mają jednego szamana. Poprawka, mieli jednego szamana. Moje wyczulone zmysły są...
Szybko chciałbym ubić tego głównego przywódcy. On chyba wydaje się zadawać niezłe obrażenia. Jeszcze jedna ognista kula tam. Oczywiście. Niestety to złodzieje, więc mają ulepszone uskoki. Więc ogniste kule często mijają się ich. Oczywiście. Niedługo kruki będą miał co jeść. Zam w porządku. I dobra, jakoś poszło. Podejdź tu. Nic nie będzie. Ten, który oberwał, dawał nicą kwasu. Nieszczęśnik. Tak. Załatwione. No i cóż, to chyba wszystko. Tutaj. A, mają jeszcze jednego szamana. Zaraz się nim zajmiemy. No nie no, rzucił na mnie zamęt. Oj, niedobry pan. Oj, niedobry. W czym mogę pomóc? Oczywiście. Czego? No, zobaczcie, jakaś tu dźwignia jest. Naciśnijmy ją. Co może się stać? Pułapka wahadłowa została wyłączona. Chodzi właśnie o tą wredną pułapkę, którą musieliśmy pokonać metodą na Leroya. Dobra. Wkładając ognisty agat do koksownika, wywołaliście gwałtowny wybuch magiczny ich płomieni. Aha. Ponadto tutaj jest sporo rzeczy. Jakieś strzały to pewnie kulczuga plus jeden. Ech, same śmieci, później to pozbieram. Tutaj kolejny koksownik. Kolejny. To już chyba ostatni. Czy jest może jeszcze? A, tu jeszcze jest jeden. Trzeba coś zrobić, oczywiście. No i zobaczmy, co się stanie. Gotów, załatwione. Czy to już wszystkie? No, wszystkie. O, patrzcie, przejście się otworzyło. No to dobra, wchodzimy. Czemu by nie? Szybki zapis i let's go. O, Mandal Grey, śmierć. Aha, dobra. Właśnie system gry zaspoilował nam sporo faktów. Dobra. Pułapki. Jakieś w porządku. Staliśmy zaskoczeni przez jakieś olbrzymie pająki, dobra. Standardowa taktyka bojowa. Ty może zostań tutaj, poczekaj, aż dostaniesz kolejną niewidzialność. A, tutaj coś jeszcze idzie na nas. Czarownica półkrwi Yuan-Ti. Dobra. Wszyscy Yuan-Ti chcą nas jakoś straszyć. Słucham, już się robi. Dobra, posiłki przybyły. Nie mam sobie równych. Świetnie. Życzę, zobaczę. Potrzebujesz mnie? Najlepszy. Tutaj. Gadają oni w jakimś dziwnym języku. No nie, no kolejne pułapki. A byłem ostrzeżony, właśnie mówił przecież ten więzień, że Yuan-Ti posługują się pułapkami. Nie będzie z tym problem. Milczące ostrze tnie najlepiej. O, jakiś berserker. O, patrzcie, nawet potrafią się teleportować. Spryciarze jakie. Jeden z berserkerów został zaczarowany dominacją. Peszek. Zamieniam się, zgoda. Myślę, że mogę wykonać. Dobra, ty się kryj. Albo przeglądaj pułapki. Więcej pająków. Oraz więcej Yuan-Ti. Czym mogę służyć? Naprzód. Czego? Zrozumiałem. Co? Się zajmijcie Yuan-Ti, wy się zajmijcie pająkiem.
trzeba, to dla mnie jest. Lepsza niewidzialność. O nie, proszę pani. Nie życzę sobie żadnej niewidzialności. O ludzie, ile tych jeszcze Yuan-ti tutaj będzie? Morderstwo najpodlejszą ze sztuk. Zwycięstwo najszlachetniejsze. Włączyła mi gotanie. To może utrudnić trochę sprawy. A wy co się gapicie? Na nią. Gotów. Już się robi. Nie wiem, co właśnie rzuciła, ale na pewno nie było to nic dobrego. Oho, zamieszanie. Masowe zamieszanie. Nie będzie z tym problem. Teraz jeszcze kamienną skórę. Dobra, nieważne. Nieważne, nieważne, już nie żyje. Tymczasem mamy dwóch zamieszanych członków drużyny. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Ciekawa platforma, ciekawe do czego służy. A! Kamień! Żartujecie sobie? Run, Forest! Run! O nie! Peszek. Jestem załatwiony. Dobra. Tutaj kolejny Yuan-ti. Słucham. Nie wiem, bierzcie się za niego. Gotowe. Zrobić się. A tymczasem Łotrzyk ma przerąbane. Ała. Zamieniam. Dobra. Łotrzyk leży. Nieprzytomny. A tymczasem tutaj bitka się dzieje. Zabieraj. Zrobić się. Brzmi pająk, Ethercarp. Lanca zmęczenia. O nie, proszę pani, nie chcę żadnych lanc zmęczenia. Co jeszcze tutaj chcesz zrobić? Nic nie zrobisz. Ja ci na to nie pozwolę. O tak. Idź do piachu, gdzie twoje miejsce. A to jest jakiś pająk przenikający. Też się potrafi teleportować. Patrzcie. Dobra, Łotrzyk się tymczasem obudził. A, to była dopiero impreza. W tym czasie... sporo tej rzeczy jest. Konopna lina, złoto... Jakieś inne rzeczy... Zaraz się temu przyjmiemy. Nie przyjmiemy. Przyjrzymy, o. Myślę, że mogę wykonać twoją. Reszta drużyny się tutaj przejdzie. Mam nadzieję, że nie ma w tej pułapce więcej głazów. Może w porządku. W każdej kolejna konopna lina. One są dosyć ciężkie. Tyle nie będzie. Więc będzie je nosił nasz... Nie będzie ich nosił, ponieważ ma zawalony ekwipunek. Trzymaj to, krasnoludzie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Jakaś zbroja skórzana, drewniany coś? Nie wiem. Ale jest więcej śmieci. Później się im przyjrzę. A, jakieś elfiom, nie wiem. Lekka zbroja, prawie do pancerza plus 6. Po założeniu zbroi... A, ta zbroja jest przeklęta. Charyzma minus 2. Oraz osłona przed śmiercią. Całkiem ciekawa zbroja. Ma duży pancerz. Żół premię za zręczność. Nie, średnią premię za zręczność. Oraz zaklęta. No i nie chcę mi się czegoś takiego nakładać. A przy okazji wpadłem na pewien pomysł. Ty i tak masz zbroję maga. Ta zbroja daje ci plus 4. No patrz. Nawet lepiej wyszedłeś na tym, że zachodzisz bez zbroi. Tak. Mogłem to już dawno zrobić. Nie wpadłem na ten pomysł. Otóż dlatego nasz łotrzyk ma maksymalną... Ma zręczność obecnie... Modyfikator 7. Tamta zbroja ograniczała ten modyfikator do 6.
A on, no, chodząc bez zbroi, z samymi klawiszami, ma natomiast taki sam pancerz, ale dodatkowo ma lepszą zręczność, więc Jestem wyszło mu to na załatwiony. plus. A, przeciążony Mario Banku. Jakie się rozkazy? Dobra, to powinno pomóc. Słucham. Zamieniam się w już się robi. Co my tu jeszcze mamy? Ciało pająka. Nie, sorry, nie mamy żadnych goblinów w pobliżu, więc chyba. A uwaga, zaraz się gdzieś pojawi. Moje Co mogę dla wyczulone ciebie zrobić? zmysły są Dobra, do bić twojej go. dyspozycji. Nie będzie z tym problemu. Te pająki są wkurzające. Tak? No tak. Piękny cios w plecy. Uła, pęczyna, cofnąć się. No, chyba. Teraz bić. No, milczące ostrze, nie najlepiej. Dobra, zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Więcej pająków. A i więcej UNT. Jakże oryginalny. Myślę raz ten. Co ty zrobiłeś? Ty weź jakąś kuszę, weź go tam strasz tą kuszą. No chodź! O nie. Dobra. Łatwo poszło. A tak. Peszek. Raz co raz jesteśmy przytwierdzani do gleby. Milczące, a ty chyba. 43 obrażenia. Od kogoś, kto ma jedynie 12 siły. Oraz w ręku coś, co ledwie jest kawałkiem stali. Całkiem nieźle, musicie przyznać. Aha. Milczące ostrze, nie najlepiej. A, Łotrzyk przy okazji ma u nas najlepsze KP. 25, wcześniej miał 27. No, ale ma całkiem niezłe KP. Tak na kogoś, kto chodzi bez zbroi. Trzeba coś zrobić jak... A, to. To zadanie godne. Aha, aha. A ty stoisz w miejscu. Ejku, to wszędzie są te pułapki. Teraz zauważyłem, że to mogą być pułapki z tymi pajęczynami. Co my tutaj mamy? Różdżkę. No i mikstura złodziejskiego mistrzostwa. Ciekawe. Zabierajmy się do roboty. Zrobi się. Myślę, że dobrze. Nieudana próba krycia się. Oho. Coś tu może być. Zeszliśmy niżej niż chyba byśmy chcieli. Jestem. Się co, póki co wróćmy się tam. Co ma rozumieć? Jakie się rozkazy? Ty zbierz to złoto. Słucham. Już się robi. Tak? Zrozumiałem. Trochę klejnotów. Zawsze fajnie mieć parę klejnotów przy siebie, przy sobie. Dobra, teraz pójdziemy w tą stronę. Ta na dole chyba póki co nic nie ma. Dobra, ty już nie musisz się kryć. Tak, załatwię to. Wróg w pobliżu. O, więcej UNT i więcej UNT i... Gotowy, zrobią czego? Już się robi. O, zatrzymali mi Łotrzyka. To nie jest miłe, proszę pana. Oj, to nie jest miłe.
trzeba zrobić? Trzeba ubić parę Yuan-Ti, więc gotuj się do tego. Potrzebujesz słowo mocy sen. Cieszę się, że to mu się nie udało jakoś. Całkiem nieźle idzie nam z tym Yuan-Ti, muszę przyznać. Gotowe. Nie zawiodę. Słyszę, zrobione. Opóźnienie działania trucizny. Ciekawe, jak to ją otruł, że chciała rzucić coś takiego. Gotów, zrobione. Muszę przyznać, że całkiem sprytne są te Yuan-Ti. Wow, jakieś pułapki. Dobra, przy okazji rzuć swobodę ruchów na łotrzyka. Ktoś go zastopował. Oho. Zabierajmy się do roboty. Zachodzą nas od tyłu. No halo, łotrzyk, rusz się, masz już swobodę ruchów. Nie mam sobie rów, już się robi. Coś swoboda ruchów nie zadziałała. W porządku. Zamieniam się, już się robi. Ta pasowa strzała Melfa. Dobra. Mam jeszcze sporą część tego drugiego poziomu do wyeksplorowania, ale to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Kolejny Yuan-Ti. No i na razie.